Strażnicy miejscy w Suwałkach doprowadzili do zatrzymania poszukiwanego listem gończym młodego mieszkańca Suwałk. Do zatrzymania doszło w toalecie miejskiej przy ulicy Noniewicza, tuż pod oknami Komendy Straży Miejskiej. Strażnicy zauważyli młodego mężczyznę, bo 89 rocznik to jest młody mężczyzna, który dziwnie się zachowywał przed szeletem miejskim tutaj na ulicy Noniewicza. Weszli za nim do tego, do tego szeletu. Zauważyli, że coś dzieje się, dziwne tam jakieś odgłosy. No Młody człowiek w ubikacji rozkładał na desce sedesowej różne pazłotka, różne papierki. No, i miał oczywiście łyżkę, na której coś mieszał. Wzbudziło to konkretne. Jakby podejrzenia, został wezwany na miejsce patrol policji, wylegitymowany młody człowiek został. Się okazało, że człowiek jest poszukiwany listem kończym przez policję. Jak się okazuje, Straż Miejska często zwraca uwagę na młodych ludzi, których zachowanie odbiega od standardu. Dziwne jakby odruchy i tak dalej budzą w nas też zainteresowanie i zawsze próbujemy ustalić, co ta młoda osoba próbuje zrobić, no, nie wiem, czasami to jest tak, że tam y, jakieś dewastacja, czasami jest tak, to, że no, próbował coś tam z narkotykami robić. 28-latek nie był dla strażników miejskich osobą anonimową. No już... Parę lat funkcjonujemy w tym mieście i y, część osób jest nam już znanych. Y, nie chcę mówić, że lepiej czy mniej, ale wiemy już na kogo zwracać uwagę. Poszukiwany listem gończym mężczyzna przekazany został w ręce policji. Teraz odbywa karę 28-dniowego pozbawienia wolności.